Dzień dobry. Pozdrawiam z Dzięgielowa od Sióstr Dziakonii z diakonatu Eben Ezer. Zostałam poproszona o przygotowanie rozważania do dzisiejszego hasła z Biblią na co dzień, które czytam z Psalmu 62, 6 werset oraz Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 15 werset. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w nim pokładam nadzieję moją. I z Ewangelii Mateusza 11, rozdział 15, werset: Kto ma uszy, niechaj słucha. Autorem psalmu 62 i innych psalmów jest król Dawid. Czytamy o Dawidzie, że był mężem według serca Bożego. Bóg wybrał i powołał go na króla Izraela. Mogłoby się wydawać, że bardzo dobrze mu się wiodło. Okazuje się, że nie był taki pewny swojego tronu i bezpieczeństwa. Często życie jego było zagrożone, musiał się ukrywać, i to nawet przed własnym synem. Był targany emocjami oraz wyrzutami sumienia, dlatego też z pokorą i ufnością powierza swoje sprawy Bogu. Wiele razy przekonywał się, że tylko w Bogu jest uciszenie duszy. Jakże nam jest to bliskie. Czasy, w jakich żyjemy, wzmagają w nas niepokój, strach o siebie, o bliskich, o zdrowie, o przyszłość, jaka ona będzie. Można by tak jeszcze wiele takich rzeczy wymieniać. Każdy z nas pragnie poczucia bezpieczeństwa. Szukamy kogoś, komu możemy zaufać, porozmawiać, kogoś, kto nas wysłucha i zrozumie. Potrzebujemy siebie nawzajem. Jednak psalmista wyznaje: Jedynie w Bogu, tylko Bóg tak naprawdę, tylko w Nim znajduję pokój. W dziewiątym wersecie tego psalmu zachęca. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie, wylewajcie przed Nim serca swoje. W przekładzie ekumenicznym: Otwórzcie wszyscy przed Nim swoje serca. Często jesteśmy podobni do niewiasty opisanej w Ewangelii Łukasza. Jest tam taka historia, która z powodu długoletniej choroby była przygnębiona, zrezygnowana, wpatrzona tylko w dół. Także jej sylwetka się przygarbiła i nie była w stanie popatrzeć w górę ku niebu. Gdyby Pan Jezus jej nie pomógł, umarłaby. Wystarczyło Jego dotknięcie, spojrzenie na nią, by się wyprostowała i została uleczona. Nieraz troski też nas tak przygniatają, że nie potrafimy spojrzeć w górę ku niebu. Szukamy i próbujemy znaleźć ukojenie i zaspokojenie pragnień w różnych źródłach tego świata. Ale pamiętajmy, że jedynie w naszym panu, w Jego słowie, możemy znaleźć to właśnie źródło wody żywej. Pan Bóg nie zawsze od razu rozwiąże nasze problemy, kiedy modlimy się do Niego, ale daje siłę do pokonywania. I pomaga nam je nieść. Przytoczę treść z jednej pieśni. Jest miejsce ciche pośród burz, blisko przy sercu twym. Tam do mnie może mówić Bóg, blisko przy sercu twym. O Jezus, bawicielu, sam bądź schronieniem mym. Przygarnij mnie i trzymaj, blisko przy sercu twym. Takiego cichego miejsca w Bożych ramionach życzę sobie i Wam drodzy słuchacze codziennika biblijnego. Pozwólcie, że na koniec jeszcze przeczytam modlitwę z Nowej Zelandii. Boże, niech milczę przed Tobą, abym mógł Cię usłyszeć. Niech trwam w Tobie, aby mógł, abyś mógł we mnie działać. Niech się przed Tobą otworzę, abyś Ty mógł wejść. Niech okażę się przed Tobą pusty, abyś Ty mnie mógł wypełnić. Daj, abym był spokojny i wiedział, że jesteś moim Bogiem. Życzę wszystkim dobrego dnia. Zostańcie z Panem Bogiem.